Dobry wieczór wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie na mojej stronie Maju z Podróży ze Sztuką. Dzisiaj kolejny wypad z serii Krótki Wypad, kolejna nasza wycieczka, właściwie kontynuacja poprzedniej, bo pojechaliśmy w środę do Norymbergi. Kto z nami nie był, może sobie nadgonić i obejrzeć poprzednią audycję w historii postów. Natomiast my w tej Norymberdze trochę utknęliśmy, siedzimy tam do dzisiaj. I dzisiaj też opowiem Wam jeszcze trochę o pewnym sekrecie kroniki norymberskiej. Dlatego tytuł dzisiejszej audycji: Kronika norymberska na cenzurowanym. O dziewczynie, która została papieżem. Ha! No i właśnie, tutaj moi drodzy pojawia się pierwsza zagwozdka. Mianowicie, jak nazwać dziewczynę, która została papieżem? Ja wiem, jest takie słowo papieżyca. Ono czasem pojawia się gdzieś tam w literaturze, ale wiecie, ono trochę brzmi jak, nie wiem, no, szczurzyca. Po prostu coś okropnego, niemiłego. A gdyby taka dziewczyna, która została papieżem, miała piękne i kochające, dobre serce, to nie mogłaby być papieżycą. Dlatego bardzo Was proszę, w komentarzach do tego filmu napiszcie, jak nazwiemy naszą dziewczynę, która została papieżem. Tak, jest jeszcze znaczek 18+. Wiem, że wielu rodziców ogląda moje audycje razem z dziećmi. W tej audycji golasów jakoś specjalnie nie będzie, ale będą jednak tematy wokół tego, w związku z czym sami zdecydujcie, czy włączyć dzieciaki do naszej audycji. To co? Jesteście gotowi na przechadzkę po Norymberdze? Ruszamy, nie? No... Pamiętacie naszą księgę, bestseller XV wieku, Wikipedię tamtych czasów? Kronika norymberska, Kronika Szedla, Kronika Świata. Fantastyczne dzieło, które słynie przede wszystkim z tego, że przynajmniej dla nas, tak, tutaj w Polsce, słynie z tych pięknych widoków polskich miast. Nysy, Wrocławia i Krakowa. Słuchajcie, najstarsza zachowana panorama stołecznego królewskiego miasta Krakowa. Ja wiem, jest sobota i kto w sobotni piękny wieczór, karnawałowy w dodatku, chciałby słuchać o książce jeszcze z XV wieku i po łacinie. Nie będzie dzisiaj tak źle. Słuchajcie, dzisiaj w sobotni wieczór będzie porno. Tak, i będzie kracja. Będzie pornokracja. Wy się tak nie oburzajcie, bo kto zna słowo porne, to znaczy, że jest humanista, erudyta i wielbiciel antyku. Dokładnie, słuchajcie, porne w języku starożytnych Greków oznaczało po prostu kobietę do towarzystwa, taką kurtyzanę, stąd późniejsze porno. A cóż to była ta pornokracja? Tak ją sobie wyobrażał XIX-wieczny artysta. Natomiast pornokracja, słuchajcie, to jest taki termin, który wymyślili sobie historycy na określenie pewnego epizodu w historii chrześcijaństwa, w historii Watykanu. To jest okres mniej więcej X wieku, pierwsze dziesięciolecia X wieku, mniej więcej do lat 60., które historycy właśnie nazwali sobie pornokracją. Słuchajcie, to jest czas, kiedy w Watykanie rządziły po prostu kobiety. Pełno było tam romansów, skrytobójstw, jakichś różnych spisków, a wszystko tak soczyście oblane tymi ciałami, no tym całym porne. I właśnie pornokracja, czyli tak naprawdę rządy nierządnic, tak? Porne, czyli nierządnica i kratia. Kracja w języku greckim to są właśnie rządy. I z tym okresem wiąże się historia naszej dziewczyny, która została papieżem. I nie będzie to audycja o Rianie. Chociaż wrzuciłam to zdjęcie specjalnie, bo nie wiem, czy w ogóle pamiętacie ten moment, kiedy Riana podczas jakiejś gali wyskoczyła w papieskiej tiarze. No, oczywiście zraniła wiele religijnych uczuć i to obiło się takim szerokim echem w świecie mediów. Natomiast to też zainspirowało mnie do tego, żeby pomyśleć o stroju papieskim i w ogóle stroju, słuchajcie, kościoła, historii strojów kościelnych jako o historii mody. Słuchajcie, no jak popatrzymy na te stare
szaty liturgiczne, te kamienie, te kolory, te naszywki, te hafty, to wszystko, no to jest kawał świetnej historii mody. Ale ruszmy dalej. Słuchajcie, pornokracja, bardzo mroczny okres w dziejach Watykanu. Pewną taką kwintesencją tego okresu może być słynny synod Trupi, który odbył się w 897 roku. I co się wydarzyło podczas tego synodu? Papież Stefan VI zwołał synod, na którym chciał odwołania swojego poprzednika. Tak się składa, że ten poprzednik, już biedaczek, dawno sobie spał snem wiecznym. Po 9 miesiącach papież Stefan VI zdecydował o wydobyciu szczątków swojego poprzednika Formozusa i tegoż Formozusa usadził na tronie papieskim, już tego nieboszczyka, właśnie widzicie go tu na tym XIX-wiecznym obrazie, nałożył mu uroczyste papieskie szaty i po prostu, żeby wypełnić literę prawa i ceremonię, odwołał papieża z jego funkcji. Nieważne, że ten papież już nie żył, po prostu trzeba go było odwołać, żeby już tym papieżem nie był. I to jest słynny Trupi Synod. Pewnym też takim symbolem tego okresu pornokracji jest zamek Świętego Anioła, czyli Archanioła Michała, który stoi w pobliżu Watykanu. To było mauzoleum Hadriana, ale w X wieku zamek ten przeszedł w ręce bardzo bogatej rodziny Crescencjuszy. Zresztą to jest czas, kiedy Rzymem rządzą dwie takie frakcje, Crescencjusze i Teofilaktowie. Teofilakt był konsulem Tusculum i to właśnie jego rodzina zyskuje tą szalę przewagi w X wieku. Słuchajcie, żoną Teofilakta była niejaka Teodora, i Teodora świetnie zajmowała się rodzinnymi biznesami. Ona po prostu to była taka mamuśka, co dobrze wiedziała, w którym momencie i kogo wysłać do czyjego łóżka. I tymi łóżkowymi historiami dobrze pilnowała rodzinnego biznesu. Swoją córkę Marozję, 15-letnią piękną dziewczynę, posłała do jednego z takich papieskich łóżek. Z tego związku narodziło się dziecko, które notabene potem zostało papieżem Janem XI. Tak, Jan XI był na tronie papieskim tylko 4 lata. Potem inny z rodu Teofilaktów, słynny Oktawian, albo właśnie zniesławiony Oktawian, słuchajcie, najmłodszy papież w historii Watykanu, miał 18 lat, kiedy został papieżem. No i wyobraźmy sobie takiego młodego, pięknego 18-latka na tronie papieskim. No, umówmy się, że 18-latkom to sprawy religijne raczej nie są w głowie. No i również jemu nie były w głowie, tym papiestwem po prostu się bawił. Zresztą jedna z historii takich, jakichś legend, które krążą wokół Oktawiana, znany on jest jako Jan XII, papież Jan XII, mówi o tym, że wyświęcił jakiegoś 10-letniego chłopczyka na biskupa, właściwie to tak dla żartu. Z Watykanu uczynił dom uciech, no i te kobiety tak go wykończyły, że postanowił zwinąć się z tego padołu w wieku 27 lat. Zresztą jedna z legend głosi, że został po prostu zamordowany właśnie w murach tego zamku. Papież Jan XII, urodzony jako Oktawian, najmłodszy papież w historii, jest też taką kwintesencją tej całej degrengolady, jaka panowała w okresie pornokracji w Watykanie i łączy się bezpośrednio z historią papiestwa. To jest taka czarna karta w historii pontyfikatów. No a co ma z tym wspólnego nasza fantastyczna księga, nasza kronika norymberska? Otóż może przypominacie sobie, że znajduje się tam właśnie poczet papieży i zobaczcie, kto jest w tym poczcie. No po prostu Joannes Septimus z piękną kobiecą twarzą i takim oseskiem na rękach. Słuchajcie, to jest wielka historia, bardzo taka inspirująca i niezwykle ciekawa. Papieżyca Joanna. Słuchajcie, skąd ona się wzięła na kartach tej księgi i dlaczego była tak popularna? Słuchajcie, spotykamy ją w tych wielu wydaniach Kroniki Norymberskiej, ale też w innych historiach. I to jest chyba powód, dla którego kronika została potem ocenzurowana.
bo w wielu egzemplarzach, jakie mamy do dziś, Joannes Septimus z tym oseskiem po prostu zniknął. Być może w XVII wieku właśnie na fali tych różnych konfliktów religijnych z kościołem reformowanym po prostu księgę ocenzurowano. Skąd się wzięła ta historia? Moi drodzy, mają tu udział może nie Polacy, ale Martinus Polonus, Marcin Polak, znany też jako Marcin z Opawy. Dlaczego Marcin Polak? Słuchajcie, Marcin z Opawy, czyli gdzieś tam z Moraw, był dominikaninem, który pracował w Watykanie, był bibliotekarzem, zajmował się archiwami i napisał na polecenie Klemensa IV, na polecenie papieża, słynną kronikę papieży i cesarzy. To było w XIII wieku bardzo poczytne dzieło, wiecie, taka po prostu gala albo pudelek tamtych czasów. I właśnie tam pojawia się historia papieżycy Joanny. A dlaczego Marcin Polak? Bo to jest też ciekawa historia. Słuchajcie, dostał nominację na arcybiskupa Gniezna. I bardzo się z tej nominacji cieszył i już po prostu jechał do tego Gniezna. Niestety w trakcie drogi w Bolonii zachorował i zmarł. Więc był arcybiskupem gnieźnieńskim, ale niestety nigdy do Gniezna nie dojechał. Figuruje jako nominant, tak, do roli arcybiskupa. Dlatego nazywano go Marcinem Polakiem. I właśnie on, rzekomo powołując się na różne źródła, które nie dotrwały do naszych czasów, w IX wieku wśród listy papieży umieszcza papieżycę Joannę. Papieżycę Joannę. Słuchajcie, papieżyca Joanna wcale nie nazywała się Joanna. To był Jan Anglikus. Jan Anglikus z Moguncji. I to jest właśnie pierwsza sprawa, która tak brzydko pachnie w tej historii. Słuchajcie, no jak Anglikus, czyli ktoś tam z Anglii był z Moguncji. Coś tu mi nie pasuje, a najlepsze jest to, że Jan Anglikus był dziewczyną, która piękna i młoda wraz ze swoim kochankiem udała się do Aten. No i przyznacie, że te Ateny też dziwne w tej historii. W każdym razie w Atenach pod przebraniem mężczyzny zdobywała wiedzę, kształciła się i kiedy przybyła wreszcie do wiecznego miasta, zaczęła studiować nauki wyzwolone. Słuchajcie, wszystko ją interesowało. Miała chłonny umysł i niezwykłą charyzmę. Tak niezwykłą, że w końcu została papieżem. Posiadła wiedzę z bardzo wielu dziedzin, ale najwyraźniej nie posiadła wiedzy z biologii. Gdyż ów papież zaszedł w ciążę i nie wiedząc, kiedy nastąpi rozwiązanie, wyruszył pewnego dnia w procesję z Watykanu na Lateran. No i papieżyca Joanna urodziła w czasie tej procesji. Gdzie? Na tej oto uliczce, Via di San Giovanni in Laterano. Przypominam Wam, że do 1308 roku to Lateran był siedzibą papieży, dlatego bierze udział w tej historii. No i właśnie w tej uliczce porodziła swojego synka, porodził swojego synka papież Jan Anglikus. Marcin Polak, słuchajcie, opisuje dokładnie daty tego pontyfikatu. Jest to wiek IX i pontyfikat miał rzekomo trwać 2 lata, 7 miesięcy i aż 4 dni. Ponieważ Marcin Polak żył w XIII wieku, wydaje się, że te 4 dni to naprawdę bardzo dokładna data, jeśli chodzi o coś, co wydarzyło się jakieś 300 lat wcześniej i nie ma zbyt dobrego udokumentowania w źródłach historycznych. Co stało się z oseskiem? No, jedne historie mówią, że zmarł, ale też pojawia się legenda, taka historia, słuchajcie, spisana w jednej z kronik, że papieżyca Joanna uciekła do Ostii razem z tym swoim dzieciątkiem, a synek w przyszłości zostanie biskupem Ostii. I to jest w ogóle świetna historia, bo pewien skryba, przepisując kronikę, tak sobie, wiecie, na marginesie dodał zakończenie tej historii. I ja tak sobie myślę, że może jak on tak pisał o tej papieżycy, to mu się tak żal zrobiło tego dziecka i postanowił, że jednak doda coś od siebie, taki happy end zrobi w tej historii. I osesek papieża Jana Anglikusa został biskupem Ostii. Słuchajcie, historia jest, no, umówmy się, z palca wyssana, ale jednak ktoś ją polubił i ktoś ją czytał i ona się przewija w tych źródłach. To jest, słuchajcie, miniatura z XV wieku, drzeworyt z XV wieku, w księdze, która ilustruje dzieło Boccaccia.
No i patrzcie, co my tu mamy. No jest procesja i nagle spod tej papieskiej sutanny wychodzi noworodek w otoczeniu tych kardynalskich kapeluszy. A to jest inna ilustracja, też Boccaccia, z tym, że wydanie francuskie. No i cóż, no mamy papieża, no mamy tę procesję. No i znów ten osesuś gdzieś nam się wyłania spod fałd sutanny. To jest w ogóle rewelacja. Papieżyca Joanna zachowała się też na kartach Tarota. I te karty to jest w ogóle bardzo ciekawy przedmiot. To są najprawdopodobniej najstarsze zachowane karty Tarota. Być może jest to w ogóle pierwszy Tarot. Powstał na zamówienie Filippo Maria Visconti, księcia Neapolu, i jego szwagra Francesco Sforzy. Dlatego dzisiaj mówi się o tych kartach Visconti Sforza i to jest bardzo cenny zbiór. On jest niepełny. Te karty, jest kilka takich talii zdekompletowanych, troszkę pojedynczych kart rozsianych po różnych muzeach, ale co jest dla nas najważniejsze, tutaj widać papieżycę Joannę. Słuchajcie, w niektórych źródłach papieżca Joanna nazywana była później nawet Agnieszką, więc miała jakieś swoje alter ego. I tak naprawdę, czy papieżyca Joanna mogła istnieć? Na to pytanie, w ogóle na trudne pytania w historii, zawsze świetnie odpowiada numizmatyka. Mianowicie historycy odkryli, że no, gdybyśmy ten pontyfikat papieżycy Joanny umieścili w IX wieku, to on nijak się nie zmieści między tymi papieżami, bo kiedy Marcin Polak w ogóle podaje dokładne daty tego pontyfikatu, no ale wynika z nich, że po śmierci Leona IV w czerwcu 855 roku, już kilka miesięcy później, Benedykt III jest na tronie papieskim, więc no nie ma tam miejsca ani na ciążę, ani tym bardziej na ten porządny pontyfikat 2 lata, 7 miesięcy i 4 dni, tak jak opisywał to Marcin z Opawy, Marcin Polak. I wskazują też na to monety, słuchajcie, monety bite właśnie na różne okazje, między innymi pontyfikat Leona IV i zaraz za nim pontyfikat Benedykta III, monety z tego samego roku, z 855 roku. No i jest też bibliotekarz Anastazy. Słuchajcie, Anastazy to jest w ogóle fajna postać w historii Watykanu. Kronikarz, archiwista. On tam naprawdę bardzo porządnie i skrupulatnie zajmował się biblioteką w Watykanie i wszystkimi danymi. I on na pewno w swojej skrupulatności nie pominąłby czegoś takiego jak pontyfikat babki z dzieckiem. W związku z czym no, z IX wieku nie mamy żadnych źródeł. Ani z X, ani z XI. Pierwsze źródła, jakie pojawiają się, pierwsza opowieść o papieżyce Joannie, to jest właśnie XIII wiek. Marcin z Opawy, połowa XIII wieku, oraz inny zakonnik, Jean de Meilly z Mecu. U niego też pojawia się ta historia i to jest właśnie XIII wiek. Więc być może ta historia papieżycy Joanny jest tylko takim symbolem pornokracji, tego rządu nierządnic w Watykanie. Być może powstała na fali jakichś konfliktów, wiecie, antypapieskich, takich nastrojów antypapieskich, po prostu jako antypapieska legenda, która miała oczernić Watykan i tam komuś wbić szpilę. No i jeszcze jedna taka wzmianka. Pamiętajcie o tym, że jak mówię o pornokracji i tych kobietach gdzieś tam przewijających się przez watykańskie łoża, pamiętajcie o tym, że to jest czas, kiedy celibat nie jest jeszcze obowiązkowy. Więc to, że przydarzyła się tam jakaś kochanka albo w ogóle dziecko, to właściwie jeszcze w tych czasach nie było takie super dziwne, ponieważ oficjalnie celibat jako jedyna droga duchownego został utwierdzony przez papieża Grzegorza VII w XI wieku. No ale są też fani papieżycy Joanny, którzy mówią, tak, ona musiała istnieć. Coś musi być prawdziwego w tej historii. Mianowicie wspomina o niej Boccaccio i Petrarka i Jan Hus w swoich antypapieskich polemikach. Też wspomina papieżycę Joannę. Oczywiście Jan Hus w ten sposób krytykuje Watykan i tam wyciąga te wszystkie brudne historie. Oraz mnich Adams Usk w XV wieku, u niego też pojawia się papieżyca Joanna. Co więcej, on powołuje się na jakieś źródła historyczne. One nie dotrwały do naszych czasów, więc trudno nam powiedzieć, czy one w ogóle istniały, czy tak Adam z Usk tak z wyobraźnią potraktował ten temat.
Są też tacy, którzy mówią, że Benedykt III, ten papież po Leonie IV miała rzekomo zasiąść na tronie papieżyca Joanna, że Benedykt III to w ogóle nie istniał, że ten Benedykt III to jest, wiecie, taka przykrywka dla tego dziwnego pontyfikatu kobiety z dzieckiem. No, zmieniono drogę procesji, słuchajcie. Procesja od tej pory już nigdy nie szła przez ulicę Świętego Jana na Lateranie. No ale prawda jest taka, że ten ceremoniał papieski coraz bardziej się rozrastał i słuchajcie, nie było już miejsca. Ta uliczka była za ciasna na te wszystkie procesje, więc zmieniono trasę procesji. No, w pobliżu jest Via Papissa. No przecież to świadczy o tym, że jakieś małe dziecko Papissa musiało się tam urodzić. Prawdopodobnie nazwa ulicy Papissa pochodzi od rodu, zdaje się, Papę. W każdym bądź razie nazwisko tego rodu odpowiadałoby tej uliczce i w ogóle to nie ma związku z żadnymi papieżami. W katedrze w Sienie, słuchajcie, ponoć istniał portret papieżycy Joanny, papieża Jana Anglikusa. No to, że urodził dziecko, to naprawdę nie świadczy jeszcze o tym, że był kobietą, prawda? W końcu w naszej księdze norymberskiej pamiętacie historię o różnych ludziach zamieszkujących naszą planetę. Byli tam m.in. hermafrodyci, więc może taki Jan Anglikus w ciąży też mógł się trafić. No i słuchajcie, badanie płci. To jest w ogóle super historia. Popatrzcie sobie na ten fotelik elegancki. Pewien naukowiec, profesor Eamon Diffie, który jest profesorem Cambridge, Uniwersytetu w Cambridge, i napisał taką książkę Święci i Papieże, przepraszam, Święci i Grzesznicy, tak opisuje historię. Ponieważ w XVII wieku mniej więcej krążą pogłoski, że w ogóle to papieżom no, sprawdzano jednak płeć po tej historii z papieżycą Joanną, i tak o tym pisze profesor Eamon Diffie. Krążyły pogłoski, że dawny obyczaj wymagał, by nowy papież na chwilę usiadł na dwóch starożytnych fotelach z porfiru, czyli sedia stetorkaria, to co widzicie na zdjęciu. W siedzeniach tych foteli wycięto otwory. Nie wiadomo, do czego te otwory służyły, ale prawdopodobnie były to cesarskie fotele do rodzenia lub, co bardziej prawdopodobne, starożytne rzymskie toalety czy bidety niegdyś używane w sypialniach. W połowie XV wieku podróżni i historycy humaniści najwyraźniej poważnie powtarzali jako fakt niedorzeczną historię, że gdy nowy papież siadał na pierwszym z tych foteli, młodszy kardynał zbliżał się i przyklękał, by sięgnąć pod papieską szatę i wymacać genitalia, po czym wykrzykiwał testiculos habet, majądra, zaś tłum radośnie odpowiadał Deo gratias. Słuchajcie. To może nie byłoby śmieszne, gdyby nie ta rycina z XVII wieku. Po prostu to jest naprawdę hit wszystkich live'ów. Testiculos habet. Słuchajcie, oczywiście to jest historia z palca wyssana. Historycy są zgodni, nie było takiej procedury w Watykanie. Ta rycina być może powstała też jako takie prześmiewcze, słuchajcie, prześmiewcza ilustracja Watykanu i nierządu Watykanu i jakichś kwestii takich spornych wokół Kościoła katolickiego. Pewnie powstała w środowiskach Kościoła reformowanego jako taka właśnie ta szpila, którą gdzieś tam trzeba było Kościołowi katolickiemu wbić. To jest być może wyraz tej religijnej wojny między Kościołem katolickim a Kościołem reformowanym. Ale ja tak sobie myślę na zakończenie tego live'u, że wiecie, no nie wiem jak tam u Was te sprawy, ale odkąd wydarzyła się pandemia i przyszło nam żyć w czasach pandemii, jak w Dekameronie Boccaccia, to ja sobie myślę, że wszystko jest możliwe. Więc na ten sobotni wieczór to ja Wam zalecam, dobrze to sprawdźcie. Bo naprawdę już nic mnie po tej pandemii nie zaskoczy. Także kochani, życzę Wam dobrego sobotniego wieczoru. No, wiecie, jak tam ten testiculos habet czy nie habet, to już jest Wasza sprawa, ale różne niespodzianki się w życiu zdarzają. Czekam na Was w środę na kolejnym live'ie. Życzę,
Życzę Wam dobrej nocy, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.